Widzowie, kolejny odcinek Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić lajka na dobry początek. I słuchajcie, w poprzednim odcinku powiedziałem Ciridi, że my do niej dołączymy później i pomożemy jej tam się odwdzięczyć różnym typom i tym dobrym, co im pomogli, i tym złym. Natomiast później, jak szukałem sobie, gdzie jest ta misja, to jej nie mogłem znaleźć i nie chce mi się szukać tylko Ciridi na tych złotych coś tam, złotym rynku, czy gdzie ona się tam miała udać. Także wybrałem, wczytałem giereczkę i wybrałem od poprzedniego odcinka, żeby nie było tutaj zamieszania na samym początku. Wybrałem opcję, że chodźmy tam od razu. No i teraz udaliśmy się tam od razu. Ma być to jakaś wyspa świątynna, tam mamy się udać. Jesteśmy prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Po co? Nie mam zielonego pojęcia. Ani on nie żyje. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że skurwiel cały i zdrowy siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. Raczej nie. Ale możemy zobaczyć, kim jest skurwiel junior tutaj. Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co w nich zobaczę. Czy chuja, ale nie w takim sensie zobaczysz, tylko że chuja zobaczysz na własne oczy. To jest skurwiela. Czego tu? My do pana strasznie, strasznie niemiły typ. Pan skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! Drogi, bo pożałujecie. Myślałem, że załatwimy to spokojnie. To może na nas czeka. Z drogi, Wajzy, bo tak wam skujemy gęby, że nawet w kuternodze Katarzynie nie będą was przyjmować. Coś ty powiedziała? Spierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo sylab? O, ty mała dziwko. O, wariacie. Do Ciridi tak nie mówimy. Dobra, czyli od razu akcja. O co? Stop! Mówiłaś Geralt? Jaki Geralt? Z Rivii, kurwa. No, to czemuście od razu nie mówili? Przepraszamy za to zajście, to nieporozumienie. Pan Wilej was oczekuje. To chyba było dziwne. Ciekawe, co kombinują. Skurwiel junior to nie jest skurwiel junior. Jak chuj dudu przejął tą organizację. Przejął tożsamość skurwiela juniora. A wraz z tym wszystkie tutaj te przybytki jego, tak mi się wydaje, albo nie wiem. Jaskier przebrał się. Zrobił tatuaż. Nie mam zielonego pojęcia. Kogo ja widzę? Zajeba dudu. Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś. Niespodzianka, kurwa. Zawrzyj gębę, Wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Hola, stój! To ja! Dudu! Dudu Biberwelf! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? Panie, rozprawmy się z nim. No, może nie. Zaczekaj, Ciri. Na samym starcie. Ty pierwszy raz taką kasenkę też widzę. W powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników. Grałeś w sztuce Pryszcili. Ściągnąłeś mnie na scenę. Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście. Ty nas wkurzyłeś? O, byłoby się bez tego, gdybyś się nie podszył pod skurwiela. Nie no, ale dobry pomysł z tym podszyciem się. Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie płakał po skurwielu juniorze. W całym swoim nędznym życiu junior nie pomógł nikomu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym Dopplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. Ciekawe. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrżnęłam ci gardła.
Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Villeya się nie zorientowali. Jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt. Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam. Serio, pierwszy raz widzę taką kasenkę, ja nie wiem. Wybrałeś tym Wiedźminie wszystko jest inaczej. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sęk, że już nie muszę. 2 tygodnie po śmierci Villeya ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są 2 razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Villeya 2 razy więcej koron w mieszku to 2 razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Okej. Na nas już czas. Tak, bo Dudu był wcześniej tutaj. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Handlowcem. Miło było was widzieć. Handlarzem? Handlarzem. Ty też. Bywaj, Dudu. Co? Całkiem... No kurde, co się dzieje z moją kamerką od poprzedniego odcinka, no? Ludz widzowie, to standardowe. Jak mi idzie dobrze nagrywanie odcinka, to znaczy, że coś się musi spierdolić, bo by było za łatwo. Kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować, dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wypostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. No to po tobie. Dobra, ale my... A, tutaj jest chyba Złoty Jesiotr, nie? Gdzieś niedaleko chyba. Może się mylę? Chyba na dole jest. To ja tam... no mam nadzieję, że to niedaleko, że nie będziemy tu biec. Nie, jednak by było. Kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Może być rozmowa też. Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. To było gdzieś w Zelikanie? Nie, w innym świecie. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? Jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Ale treningi za Walachem dużo mi dały. No właśnie, bo ono może... W miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy. Może się, nie wiem, 300 metrów nad ziemią zrespić. Naprawdę, w sumie to mega niebezpieczne jest. A daleko był ten Złoty Jesiotr, ale generalnie jak oni sobie gadali, to było spoko. No, pakuj się, no nie, no. Już myślałem, że się zbugowała. Daliśmy ci szansę, trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Wyjdźcie sami po dobroci, albo was wyniosę. Teraz już moja. Ty ja też jesteś cholernym odmiencem. Ale do tego bardzo groźny. Aha, czyli nie było jakby... innej opcji. Drzewa powycinał. Jugen? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj kolegi, dobrze ci radzi. To my przepraszamy. No można też i tak. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi, niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? O, witam, Kervar z Rivi, rzeźnik z Blaviken. Obrońca uciśnionych. Obrońcą uciśnionych. O, no patrz, to się świetnie składa. Bo ciśnie mnie tu i ówdzie. Może zechciałbyś mi pomóc? Bea! Ladacznico, opanuj się. Geralt. A! No to czemu od razu nie mówiłaś? Nie, no taka... Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Nawet podobno do Triss Merigold, jakby tak, kurwa, trochę ciemniej było. Co słyszałaś? Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś się z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiłeś się rozśmieszyć.
To słyszałam od Ciri, ale od innych? Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna. Dziękuję. To co? Zostawiam cię na zupę i pieczę? Karcz masz ubił rano. Dobra, oddajesz Rubin. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. Chociaż tyle, co ja świn w tej gierce zabiłem, to... No to nie tam też na OP są akurat, wieprzowina oddaję. Bywajcie gierce. Oboje. Opiekuj się nią, wiecie. Normalnie to ci oddaję co najwyżej podwyższone ciśnienie, cholesterol i śmierć w przedstresu. Dobra. I ma objawkę, dużo tłuszczu. Tak mi się wydaje. Bea. Co z nią? Nic, wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na Zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. O! Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Coraz trudniej o gładką czarownicę. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On kurwa, nie jestem w stanie brwi podnieść. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. Już mnie tak łeb zabolał, jakoś mi brwi tak kurwa spadły na się na dół. Mam w ogóle dużą ekspresję brwi. Tą drogą. Tam! Waldo! No dobra. A pamiętam to chyba. Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj maleńka, co to przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Ty, a czemu ona ma białe włosy? Pozwólcie, że wam przedstawię. W sumie. Geralt z Rivii. My wiemy dlaczego, witamy. Od mutacji, ale ona... Wiele o tobie słyszeliśmy. Ciri pewnie znowu przesadziła. I pewnie w większości same kłamstwa. Jeśli kłamstwem jest to, że od dziecka byłeś jej mentorem i przyjacielem, to rzeczywiście łkała jak z nut. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Ta, wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Chyba się nie obraził? Mogę wam jakoś pomóc? Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Czemu nie, ale... No to nie będziesz miał golda, wariacie. Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Mam nadzieję, że ja nie biorę udziału w tym wyścigu, tylko ja to jestem sportowo. Po prostu będę wam przed wami prowadził was i pokazywał drogę. Nie jednego z tych. Idę. Będę wam zaznaczał dróżkę, którędy musicie pójść. Jak już będę daleko na przodzie. A jakieś grubsze wczytywanie jest. A nie. Weź udział w wyścigu. No dobra, ale ja tego nie przegram. Chyba. Postaram się nie przegrać. O, gościu, widzę, że siana też nie ma. Ale myślę, że jak... A nie, dobra, czyli... czyli jeżeli my wygramy, to mu dajemy pieniądze chyba. Tak to działa, to jest odwrotnie. Jeżeli on wygra... to zostają pieniądze u nas. Tak, chyba tak to działa, dobra.
No to chyba chcę mu dać siano, no nie? Zasłużył na nie. Może kupić sobie za te konia. Konie, które są mu potrzebne. A tu co się kurwa dzieje z tymi ptakami? Szybciej! Zostajesz z tyłu! Patrz przed siebie, bo spadniesz! Dobra, jest. Bierzesz siano chyba. Oj. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Ja pamiętam, że tutaj były jakieś interakcje do wykonywania, więc całkiem ciekawa to była misja. Ładnie się porobiło. Tam segment co? Misji. Co masz na myśli? Ty i Triss. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się. Cóż, życie bywa zaskakujące. Tego też nigdy nie słyszałem. To co się takiego stało, że... Jesteśmy razem? Z Yennefer to była ciągła walka, spory, wybuchające emocje. Nie mówię, że to było złe, ale... Ale co? Bywało męczące. A z Triss się nie męczę. Wreszcie to prawda. Harmonię, spokój. To prawda. Czuję, że jest tak, jak być powinno. To prawda. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała z miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. Dobry plan. A czym się przejmujesz? Na głupie pytanie. Dobry plan. Jadę z tobą. No to jesteśmy umówieni. O ile zostanie z nas coś więcej niż pył, kiedy to wszystko się skończy. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Edus gorąco. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. 33 stopnie. Co masz na myśli? Nie martw się na zapas. Nie myśl o tym teraz. Nie ma co się martwić na zapas. Wiesz, że cokolwiek się stanie, zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem. Dzięki, Geralt. Obiecałaś! Żartowałam! Cieszę się różnym, na przykład elfy tutaj, a elfy tamte, które spotkaliśmy w tamtym innym świecie. Czy to jakby one pochodzą jakby z tego samego jakby szczepu? Nie wiem, to nazwać inaczej. I po prostu tutaj na przykład się inaczej wyewoluowały po jakimś czasie? Dlatego wyglądają inaczej? Czy to zupełnie jakby inna rasa jest? Chciałabym być taka jak oni, czyli jaka? Beztroska? Rozumiem. Mnie też bycie wiedźminem czasami ciąży. Tak jak mi moje dziedzictwo. A chciałabym być zwyczajna. Urodziłeś się do wielkiej rzeczy. Twój wybór, kim jesteś? To by też prawda. Obydwie opcje są prawdziwe. I to ty decydujesz, prawidłowe. Geralt, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. A nie zgadza się. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Są rzeczy, na które nie mam wpływu, ale są rzeczy, na które mamy wpływ. Pokonamy Reddina i będziesz wolna. Daru nie da się wyrzec. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Teraz sobie przypomniałem, że mówiłem, że shipujemy Keira i Lamberta i w końcu generalnie byli razem i są razem. Nie wiem, czemu mi to akurat tak randomowo wpadło do głowy, ale wpadło.
Nie bądź naiwna. Skoro tak mówisz. Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym ja Valach poprosi cię o przysługę. Być może. Ale nawet jeśli, to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Nic nie mówię. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. Ja umiem żonglować, ale dwiema rzeczami jest beznadziejnie. Tak. Wybornie. Ogniska, wino, żonglerzy. Czego chcieć więcej? Więcej było widać, co najmniej kilka rzeczy, ale co tam? Wyglądasz na strapionego. Tylko tak umiem. Tak z kupcem? A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. O, no właśnie, to pamiętam. Czuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. No to... Pewnie nie będę kradł. Może, nie możecie ich kupić? Mogę je dla was kupić? Chodźmy ukraść te konie. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? No już przestań, bo... No to w drogę, widzimy się obok stajni. Nie miał zeza. Dobra, to kradniemy konie. Jest takie powiedzenie, nie? Że kraść konie, coś? Żeby... A, z nim by mógł konie kraść. Stań na straży. Czyli, że zaufany, godnie zaufany. Dobra. Godnie zaufana. Zaufania. O, ty, jaki bebzon ma. Czyli są różne inne postacie. Nie wiem, czemu nikt takiego z fabularnych nie ma takiego bebzona na przykład. Nie wiem, wkurza, że fabularne postacie wszystkie wyglądają tak samo. Mam takie wrażenie. Dobra, co mam zrobić? Dostać się do stajni mam. Zamknięte. Może jest inna droga. No kto by się spodziewał, że... O kurczę. Przepraszam, widzowie. Że drzwi frontowe będą zamknięte. Już mi się strasznie chce spać. To dobrze, bo ja jakby nie mogłem spać przed chwilą, a chciałem się położyć, a byłem mega taki... Mega energiczny, aż musiałem sobie nagrać dwa odcinki, więc to dobrze, że całą tą energię przekazałem na odcinek i co? I teraz się pozornie wyśpię. Dobrą straż. O. Cicho, bo się budzą. Witam. Nie mogę cię przekupić, tak? Cicho, bo się obudzą. Zaczekajcie. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Tak, tak, już widzę. A, dobra, dobra. O kurwa, wszyscy śpią, jakbym się w robocie widział na budzie. Ciągle. Najgorzej było, jak spałem, a mnie napadli. O, to była historia dopiero, widzowie. No, kamerka. Ale to może temat na inny odcinek. Użyj wiedźmińskich zmysłów, by znaleźć sposób otwarcia stajni. Z wielką chęcią, tylko muszę uważać, żeby tutaj nie hałasować za bardzo. Zejdźmy po drabinie, a nie... Nie skaczmy, sorry. Ale no nie jestem w stanie tego powstrzymać. Już czuję, że mnie kopie. Jest i klucz. Kopie mnie spanie. Ale tak jak mówię, to bardzo dobrze. No przecież czwarta rano, już dawno powinienem spać. Bardzo dawno. Dawno, dawno. Tak szczerze mówiąc, jakbym teraz o tej wstawał, to już by było spoko. Nie, że o tej idę spać. Kurwa, mieliśmy kilka koni wziąć, a nie całe stado. O kradziejstwie tutaj koni nie pamiętałem, ale pamiętałem, że była inna aktywność. Ale nie chcę spoilerować, bo ona się tu może jeszcze wydarzyć. Dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów. Dzięki, Geralt. To było świetne. Owszem było, to było niewłaściwe. Przyjemna odmiana od zabijania potworów.
Dzięki, że nam pomogliście i że nas... Raczej nie będzie krać koniów codziennie, więc nie musimy je wychowywać. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Koniów? Koni. Bywajcie. A, to nie będzie tutaj tej... Nie będzie tutaj tej aktywności. W takim razie widzimy się u jutra. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bo ja pamiętam, że była taka misja związana z... właśnie cyrkowcami i tam trzeba było im pomagać. Ale nie było, nie mieliśmy jeszcze tej misji, a to już jest końcówka gierki, więc wydaje mi się, że nikt już tej misji nie będziemy mieli do wykonania. Co mnie smuci trochę. Bo wiem, że taka misja była. I Gerward, pamiętam, strzelał z kuszy. Na jakieś do chyba doczepionego jabłka na głowie. I musiałeś trafić. No jak nie trafiłeś, to zabiłeś gościa. To jakaś inna kastenka się odpalała, z tego co pamiętam. Dobra, ja bym sobie, słuchajcie, wykonał jeszcze wykrzyknik. Gdzie jest? Nie, zadania. Ja bym chciał wykrzyknik wykonać. Wiem, że gdzieś tutaj, tak, tutaj był taki jeden wykrzyknik, który pominąłem, bo myślałem, że wykonam go na odcinku. A, to ja mam daleko. A, bo ja nie czekaj, co ja mam zaznaczone. Nie, ja mam zaznaczone porozmawiać z Yennefer, z Gituwa. Wojemy płot Kensa. Pamiętam tą wieś, nie? Oj, pamiętam zdecydowanie tutaj. Tak. Robiliśmy misję związaną z wilczycą. Nie była to długa misja. I będziemy tu jeszcze robić jedną misję. Bardzo, bardzo dobrą misję. Najlepszą w grze. Dziwne sobie wybraliście miejsce do rozmowy o sztuce. Każde miejsce jest dobre. Tylko trzeba rozbudzić w sobie natchnienie. Wódeczką na przykład. Napijecie się z nami może? Za poezję? Chętnie. Czemu nie? Nawet mnie trochę suszy. A jak człowieka suszy, to mu smutno w duszy. Haha, polewaj go skoń. Ja pewnie mnie okradną. Ultaje. Panowie, że tak powiem, ujmę to krótko, zalaję się w trupa. A wiecie, co się rymuje z trupa? Nie bądź ordynarny. Co nasz nowy przyjaciel sobie pomyśli, no, polej lepiej. Tak, ale już ostatnio. No dobrze, to już jest ostatnia kolejka. Ostatnia kolejeczka. Więcej nie pijemy. No kurde, kamerka. Dobra, naprawione zostało. Tak, pamiętam tą misję. I truba duży, razem z moimi rzeczami sama. Ale jesteśmy Gendward, najlepszy tropiciel w mieście. Nowigradzka gościnność. Chciałbym zobaczyć opis tej misji. Na trakcie nieopodal Nowigradu Gera spotkał wesołą kompanię trubadurów, którzy zaprosili go do swojego ogniska i zaproponowali smaczny napitek. Rankiem okazało się, że został ograbiony ze wszystkiego, co miał przy sobie, a po trubadurach nie było śladu. Ciech się nie na żarty i puścił w pogoń za złodziejami. Oni wszystko mi ukradli? Tylko te rzeczy, które miałem, to że jeszcze trochę mi weku zostało, aczkolwiek to były wiedźmińskie rzeczy, bardzo by mi się przydały z powrotem na mojej dupie. Chociaż na dupie mam spodnie, to bardziej by mi się przydały na... O! Zawsze ochotą da ci brylanty, srebro i złoto. Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy, serdeczność przysługi. Spęta cię weźmie, zabierze bogactwo. Byś cierpiał katusze, aż gwiazdy zgasną. Chyba każdy, kto ogląda tą serię, dobrze wie, do czego to jest nawiązanie. Ale tak jak sobie powiedziałem, tak na początku, tak zamierzam dotrzymać mojego danego słowa i nie spoilerować absolutnie nic związanego. O, witam serdecznie. O, skipnąłem kastęgę, ma. Że nie będę nic spoilerował. Zbugowała się. O, odpaliła się. Oddawać moje rzeczy, bo zajebie. To chyba rym biały. Zamknij się i daj mu wszystko.
No, to jesteśmy kwita, tak? Będziemy kwita, jak oddacie swoje rzeczy. Kwita to będzie, jak oddacie swoje rzeczy. Wszystkie? Nie. Gacie możecie zachować. Nie. Proszę, oto kolejny przykład redańskich porządków. Pierwszy dekret Radowina. Podniesienie podatków, oczywiście. Wojna to drogi interes. Dobra, trzymajcie się panowie. Ja tutaj nie spoileruję, w jakiej wsi jesteśmy, ale miałem rację odnośnie najlepszej misji. Jedź, płotka. No i co? I zostało nam chyba tylko i wyłącznie. Zostały nam tylko i wyłącznie misje główne. Do wykonania zadania poboczne wszystko. Poszukiwania mam jakieś główne, nie jestem w stanie tego wykonać. No i co? Zostało ostatnie przygotowanie. Musimy porozmawiać z Yennefer. Więc zróbmy to, udajmy się do Yennefer, porozmawiajmy z nią i zakończymy może sobie dzisiaj szybszy odcinek, bo tak mnie coś, jak tego zioma, tego śpiocha, coś mnie tak już przymula oczy. To już jest czwarta rano u mnie, to już mi się mega fest chce spać. Zazwyczaj tam chodzę spać o 22, także czwarta rano jest wybitnym osiągnięciem. Ale w ogóle to jest ciekawe, że właśnie przez to na przykład, jak jeżeli mamy, no będę to, nie będę ukrywał, mówi to w żartach i tak dalej, więc powiem to po prostu wprost, tak żeby każdy zrozumiał. Jeżeli masz na przykład, jeżeli jesteś głodny na przykład, no to twój organizm jest właśnie taki nagrzany, ponieważ chce ci pokazać i chce ci dać energię, żebyś zdobył pożywienie. Jeżeli twój popęd seksualny jest niezaspokojony, to też twój organizm jest pobudzony, bo chce go zaspokoić. I to cię pcha właśnie dalej, jeżeli jesteś w stanie zamiast jeść i zaspokoić swoją potrzebę, albo swoją potrzebę seksualną zaspokoić, to przenieść to właśnie na inne aspekty, na przykład nagrywania, to jesteś w stanie być dużo bardziej energiczny, jeżeli byłeś poprzednio, przed chwilą. Albo będziesz po tym, jak już zaspokoisz te potrzeby. Wydawałoby się, że jedzenie da nam energię, aha. Niekoniecznie to się tak dzieje. To jest bardzo interesujące, tak samo z siłownią. Niby się zmęczysz na siłowni, a tak naprawdę trzy razy bardziej jesteś, bardziej energicznie jesteś i mniej cię rzeczy boli, co ciekawe, no nie wiem jak to działa. Ciri. Tak myślałam. Dobrze, że tam z nią pojechałeś. Nie złościsz się? Myślałem, że będziesz wściekła. Ale burdel mama tam za dupca. Że wsparłeś Ciri w jej decyzji. Dobra, ja sobie wypiję herbatkę na spanie, bo już zaraz zakończymy odcinek, także myślę, że ona zanim zacznie działać, to tak idealnie będzie do łóżka. Byśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzach. Wygraliście. I nie ma co roztrząsać, co by było gdyby. Rozmawiałem z Triss. Podobno nie poszło wam najlepiej z Lożą. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każda zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Nie mam im tego za złe. Przyjął. Urocze miejsce. Co tu robisz? Wkrótce się przekonasz. Lepiej mi powiedz, co z Filipą. Odbiliśmy ją z Triss. Okazało się, że pojmał ją Dijkstra, ale sytuacja jest już pod kontrolą. To dobrze. Powiesz mi wreszcie, co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Dejret i że szuka go teraz straż całego miasta. Złamanie będzie robione? Zaraz się przekonamy, właśnie wszedł. A to jest misja główna z tym włamaniem? No właśnie, jeszcze jest takie włamanie, jest taka misja. Oj, kamerka mi się zwiesiła. Naprawdę widzowie, już mi się nie chce odpalać. Robimy coś takiego. Porozmawiajmy z nimi, zakończymy odcinek. Abifaria? A kto pyta? Kto pytał? Nie, my kumple. No, wiedziałem, kurwa. Lepiej za nim biegnij. Dobra, czy ja chcę gazować za gościem? Chyba nie mam innego wyboru. Złop zbiega, no. O, on przyspiesza, to jest ta gierka. A nie, dobra, nieważne.
Doszło szybciej niż myślałem, że pójdzie. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. A potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No, nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż Mark. Czyli nie zrobicie mi krzywdy? Nie. Opowiesz nam o czymś. A potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. Okej, czyli on nam opowie, jak mamy się dostać do tego więzienia, tak? Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Ale obczaja se loseczkę. Dostać się do Dejret. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Mówią, że z Dejret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować. Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. Znam się trochę na ziołach. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach. Podobno Dejret jest strzeżone lepiej niż twierdza Vicovaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze męty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie, ale wiadomo, jak jest. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. No nie przeszkadza akurat. Nie się przez kraty. Po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. A on skąd wie? Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Dobra. Widzisz? Nie było tak strasznie. I jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. My też? Powiedzieliśmy? Czy to wy też? Nie, no my powiedzieliśmy. My też, bywaj. Co robimy? Mówi ciekawe rzeczy o strażnikach. To, co mówił o strażnikach. Może nam się przyda. No, że w święta. Fakt. Gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. No. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście Oxenfurt. Dobra. Dobra, tam się spotkamy. Trzymajcie się, widzowie. Widzimy się jutro w następnym odcinku. Możemy to zrobić tutaj albo pierwszy. Sam wiesz. Zuzia, byłem z Zuzią. Dobra, jeszcze raz dzięki. Siema, witamy. Pozdrawiam z rodziną.